Chcecie o coś zapytać. Czy żyjesz na co dzień w realiach Królestwa Bożego? Czy raczej wyznajesz religię? Dlaczego o to pytam? Dlatego, że królestwo jest przeciwieństwem religii. A Jezus nie przyszedł założyć religii. Jezus głosił tylko królestwo. On przyniósł swoje królestwo na Ziemię. On jest Jego królem i przyszedł szukać poddanych, przez których odzyska zbuntowaną ziemię dla Bożego państwa, dla Bożego królestwa. Bo cała Biblia, którą czytasz, od pierwszej do ostatniej strony, jest księgą zawierającą historię o królu i Jego królestwie. Biblia zaczyna się od opisu specjalnej roli człowieka jako Królującego w imieniu i w relacji z Bogiem na ziemi, a kończy się fizycznym, globalnym Królestwem Jezusa na ziemi. A potem następuje już nowa ziemia i nowe niebo, przekazanie Królestwa Ojcu i Jego Królestwo Wieczne. To właśnie jest biblijna opowieść o Królestwie Bożym. Pozwól, że przypomnę Ci, co mówił jeszcze przed Jezusem Jan chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. A oto pierwsza wypowiedź samego Jezusa. Odtąd począł Jezus kazać i mówić, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Jezus powtarzał to za każdym razem, mówiąc wprost, że po to właśnie przyszedł. Muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany. Bo dobra nowina Jezusa, Ewangelia, jest Ewangelią o Królestwie. Całe najważniejsze kazanie Jezusa, kazanie na górze, jest o realiach życia w Królestwie i zaczyna się od słów: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. A gdy Jezus uczył nas się modlić, mówił: Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. To jest modlitwa o realność Królestwa w naszym życiu. I dalej, Jezus nauczał poprzez przypowieści i zaczynał je mówiąc, do czego jest podobne Królestwo Boże i do czego je porównam. I opowiadał Jezus o swoim królestwie we wszystkich swoich przypowieściach. Również w tej osiewcy, bez której, jak sam mówił, nie można zrozumieć żadnej innej przypowieści. I ta też jest o królestwie. I tak aż do końca misji Jezusa. Gdy Jezus odpowiadał uczniom na ich pytanie o koniec świata i o swoje drugie przyjście, aby ustanowić swoje fizyczne królestwo na ziemi, mówił tak. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Dlatego Jezus nakazywał. Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś królestwo Boże. Czyli my też mamy głosić Ewangelię o Królestwie, bo tylko wtedy, gdy dotrze ona do wszystkich narodów, Jezus wróci wraz ze swoim fizycznym królestwem. Ale czy my głosimy dziś Ewangelię o Królestwie? A czy Ty głosisz Ewangelię o Królestwie? Chcę Ci powiedzieć, że ci, którzy żyją w realiach Królestwa, są nie tylko rodziną królewską, ale są rządem Królestwa. Bowiem termin eklezja, jakiego Jezus użył na określenie Kościoła, jest terminem opisującym starożytne ciało polityczne. Zgromadzenie ludzi rządzących miastem. Wierz o tym? Bo Kościół nie jest królestwem, jest samym rządem Królestwa Jezusa. Królestwo to coś znacznie więcej niż Kościół, czyli sam rząd królestwa. I każdy członek tego rządu jest pełnoprawnym, uważaj teraz na to określenie, przedstawicielem króla i jego państwa na zbuntowanej ziemi. To, co zaraz zacytuję, a co powiedział Paweł, jest o każdym członku eklezji, czyli każdym członku rządu Królestwa. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Dosłownie jesteśmy ambasadorami króla. Jak gdyby przez nas Bóg upominał: w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Innymi słowy, ambasador mówi: Przestańcie się buntować przeciw prawowitemu królowi. I tak jak w przypadku ziemskich ambasadorów, tam gdzie stąpa ambasador, tam stąpa cały majestat i siła państwa, które on reprezentuje. Jest nietykalny, a całe państwo, królestwo stoi za nim. Wrócę do tego jeszcze na samym końcu. A teraz, pamiętasz? Cytowałem pierwszą wypowiedź Jezusa, gdy on powiedział: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. To pierwsze, co wypowiedział Jezus, gdy otworzył swe usta w publicznej działalności. Upamiętajcie się podstawowe greckie słowo metanoeo oznacza zmięcie myślenie. I to o zmianę myślenia z religii na królestwo właśnie chodzi. Zmiana myślenia, o której mówi Jezus, to zmiana z bycia religijnym do życia w królestwie, z członkostwa w organizacji wyznaniowej do obywatelstwa w państwie Jezusa z przynależności do grupy ludzi religijnych do życia w boskiej rodzinie królewskiej. Radzę ci spójrz na hasło religia w Wikipedii w dowolnym zresztą języku. Dowiesz się, że religia jest to system wierzeń na temat bóstwa, bóstw lub natury transcendencji i wynikające z nich rytuały i obrzędy, co związane jest z przynależnością do wspólnot religijnych. A różnych religii jest od pięciu do dziesięciu tysięcy. Identyfikujesz się z jakąś? Religia jest zasługiwaniem na akceptację bóstwa. Jest spisem zakazów i nakazów, i na samym końcu okazuje się, jak ci poszło. Czy bóstwo cię zaakceptuje, czy nie? Tak opisane są religie w Wikipedii, i takie są one w istocie. A Jezus mówi, że zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Bo wiesz co? W Królestwie zaczynasz od bycia zaakceptowanym, zaakceptowaną przez Boga Stwórcę całego świata, który ponadnaturalnie rodzi Cię duchowo na nowo po to, abyś mógł, mogła w ogóle widzieć i rozumieć Jego królestwo, abyś przeszedł, przeszła do życia w Jego rodzinie i w realiach Jego królestwa. Czyli wszystko jest inaczej niż w każdej religii. Religia rozgrywa się w świecie fizycznym, pozostawiacie martwym duchowo, dlatego Paweł mówi, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. I dalej mówi o Bogu, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa syna swego umiłowanego. Bo realia Królestwa są inną rzeczywistością, której fizyczna osoba nie widzi. Ale wyznawcy religii. Tęsknią za królestwem, bo taką tęsknotę Bóg włożył w ich serca. Dlatego Jezus mówi, do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. Ludzie chcą zdobyć królestwo aktywnością religijną, a nie poprzez Poddanie się królowi i nowe duchowe narodzenie. I dlatego pozostają zniewoleni i bezsilni. A, jak znowu mówił Paweł, Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Jezus tłumaczył wyższość Królestwa nad każdą szatańską religią. Jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do Was Królestwo Boże. Bo moce ciemności, które stoją za każdą religią, muszą uznać wyższość Królestwa i ustępują przed nim. A do obywateli Królestwa, którzy znają zasady działania Królestwa Bożego, Jezus mówi, Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Bo każda religia jest tylko dodatkiem do codziennego życia, a Królestwo Jezusa jest kompletnym państwem, w którym się żyje i które zapewnia swoim obywatelom po prostu wszystko. Dlatego Jezus mówi do obywateli swojego państwa, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Tak, religia i królestwo są sobie przeciwne. Na dowód tego sprawdź, że przeciwnikami Jezusa w czasie jego ziemskiej misji nie byli tak zwani grzeszni ludzie. Nie byli jego przeciwnikami ludzie zbuntowani przeciw Bogu, a byli nim Faryzeusze, czyli wyłącznie ludzie religijni. I co jeszcze dziwniejsze, byli to ludzie religijni, którzy twierdzili, że wypełniają Boże słowo Starego Testamentu, a tak naprawdę wypełniali religię stworzoną przez samych siebie. Dlatego Jezus powiedział im: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Zapamiętaj więc to, co Jezus powiedział faryzeuszom: Ich religia była przeciwna: czemu była przeciwna królestwu. I religia ta zamknęła drogę do tego królestwa nie tylko samym faryzeuszom, ale również tym, których oni, faryzeusze, prowadzili. Czy masz już mentalność obywatela królestwa, którego królem jest Jezus? I mentalność jego osobistego ambasadora, ambasadora samego króla. Ambasadora króla wobec zbuntowanej reszty świata. I tak jak obiecałem, już na sam koniec poruszę jeszcze jedną kluczową kwestię: a mianowicie zaproponuję Ci pewien test na życie w realiach królestwa. Uważaj teraz, proszę. Pytam Cię: czy można być faktycznie Ambasadorem króla i mieć dodatkowo jeszcze jakąś inną tożsamość? Na przykład, czy można myśleć o sobie i mówić o sobie, że się jest jakiegoś konkretnego wyznania, że jest się tym albo tym i tu podstaw sobie wyznanie, jakiego ty jesteś. I czy można myśleć i mówić, że się to wyznanie reprezentuje przed innymi ludźmi? A co na to król? Co na to Jezus? Co on na to, jeśli nie jesteś, nie chcesz być wyłącznie jego ambasadorem? Ale określasz siebie również jako członka i ambasadora jakiegoś wyznania lub członka jakiejś organizacji religijnej. Czy widzisz sprzeczność nie do pogodzenia? Sprzeczność nie do pogodzenia nawet w ziemskich państwach, a co dopiero w doskonałym Królestwie Bożym? Bo to jest tak, jakby ambasador obecnego króla Hiszpanii Filipa VI podczas wizyty w innym kraju zaznaczył już na wstępie, że co prawda reprezentuje króla Hiszpanii, ale że czuje się również katalończykiem i ma specyficzne katalońskie spojrzenie na obecną politykę króla. <gry> czy rząd kraju, który przyjmuje tego ambasadora, będzie chciał z nim w ogóle rozmawiać? A jak myślisz, co zrobi król Hiszpanii, gdy się o tym dowie? Więc czy i król Jezus nie oczekuje od ciebie, że będziesz wyłącznie jego ambasadorem? Czy jeśli masz jakąś wyznaniową lub organizacyjną tożsamość i jeśli jesteś lojalny, lojalna wobec jeszcze kogoś, jeszcze czegoś innego, oprócz króla Jezusa, to czy ten król nie wyrzuci cię po prostu z pracy? I czy w ogóle możesz być, czy w ogóle jesteś obywatelem Jego królestwa, czy w ogóle jesteś członkiem tej cudownej niebiańskiej rodziny królewskiej? Zostawiam cię z tym pytaniem. I abyś mógł, mogła sobie na nie odpowiedzieć. Przeczytaj, proszę, 130 nowotestamentowych wersetów i związanych z nimi fragmentów o Bożym Królestwie i zobacz obraz, jaki się z nich wyłania. Jezus głosił tylko królestwo. Przyniósł na Ziemię królestwo i tylko o jego królestwo mu chodzi. A dla ciebie. Życie w realiach Królestwa to jest to, co Jezus dla ciebie przeznaczył, i jest to czymś najwspanialszym, co możecie w życiu spotkać. Zostań z Bogiem.